Szanowanko, witam wszystkich serdecznie. Daniel z tej strony to jest kanał O Warzone i Call of Duty. Ogólnie kochamy tą grę, ale jeżeli. Coś jest z nią nie tak, to będziemy o tym mówić. I zróbcie mi przesłuchę, dajcie mi tego lajka, napiszcie mi w komentarzach, co myślicie o aktualnym antycheatie. I o tym co dzisiaj powiedziałem, oczywiście, że jesteś tutaj nowy, bo ostatni film obejrzał aż 40% osób, które nie mają suba. Więc jeżeli jesteś tutaj nowy, dawaj tego suba, bo lecimy z tym kontentem regularnie, a już niedługa premiera Black Ops 6 i nowego kontentu Call of Duty oraz Warzone. I jak wiemy, ostatnio powiedziałem o skinie Ghosta, który blokował aimbota. I niestety ten skin został naprawiony, ale nie został naprawiony przez twórców gry, został naprawiony przez twórców cheatów. Więc z tematów, które sobie dzisiaj omówimy, to jest post od studia Call of Duty, następnie komentarze z jednego z najlepszych twórców cheatów. <laughs> e, następnie powiem wam, co myślę o tej plaze cheaterów aktualnie, i jak to się może. Zmienić względem Call of Duty Black Ops? Dlaczego potencjalnie może teraz widzimy więcej cheaterów i może będziemy ich widzieć mniej na premierę, co będzie później się oczywiście okaże? Więc to dzisiaj sobie omówimy po kolei, ale najpierw przejdźmy sobie do tej inteligentnej decyzji Activision, którą niestety musiał nam przekazać Raven Software, bo podejrzewam, że po prostu oni są tylko informatorami i robią to. Co im po prostu każą. Więc Raven Software informuje nas, tak jak już niektórzy z Was się zorientowali, że aktualnie mamy tylko Battle Royale Solo i kłady, następnie od nowa Duos i kłady, Plunder, czyli po prostu grabież oraz Bootcamp i te LTM -y jak ten czyściec i tak dalej, plus Rankedy, no po prostu zostają. Więc, jako że się przygotowują na premierę Black Ops 6 i integrację Warzona do Black Ops 6, który będzie prawdopodobnie gdzieś na początku grudnia, pod koniec listopada, początek grudnia, no to muszą nam okroić playlistę. Teraz możemy zadać sobie pytanie, dlaczego potencjalnie, może, pula graczy jest mniejsza, zainteresowanie Warzonem spada. Czy tak jest? Nie wiemy. Może tak faktycznie być. Niektórzy twierdzą, że próbują nam troszeczkę obrzydzić, że tak powiem, tego Warzona. Nie mam pojęcia, co wynika z tej strategii. Dlaczego by mieli nam obrzydzać grę? Z... To jest dziw... dziwnego rodzaju hipoteza, według mnie, bo obrzydzamy grę po to, żeby wprowadzić zmiany w kolejnej grze, w integracji, żeby ludzi zachęcić. To jest kompletnie bez sensu. Nie ma kompletnie sensu obrzydzać czegoś, po czym ponownie do czegoś zachęcać, bo jeżeli coś w sobie obrzydzimy lub komuś, co obrzydzimy, to. Prawdopodobieństwo że, prawdopodobieństwo, że będzie chciał ponownie do nas wrócić, nawet jeżeli naobiecujemy o wiele lepsze rzeczy, jest o wiele niższe. Więc te, te te obrzydzenie lub ta strategia obrzydzenia, według mnie, nie działa skutecznie, nie będzie działać skutecznie. Według mnie, może, pula graczy jest trochę mniejsza, zainteresowanie Warzone jest mniejsze, jako że content jest. Gorszy i potencjalnie cheaterów jest więcej. Wiadomo, dużo rzeczy się sprowadza na, jakby na to, dlaczego graczy może być potencjalnie mniej. Więc chcą, aby pula graczy, a inaczej, chcą, aby lobby się zapełniało szybciej. To jest po pierwsze, żeby lobby było pełne potencjalnie, miejmy nadzieję. To jest drugie. Po trzecie, skill based matchmaking dalej działa mocno. Więc chcemy chronić tych słabszych graczy. Więc musimy jak najlepiej dobierać graczy, a im pula jest mniejsza. Tym troszeczkę, wiadomo, trudniej to dobrać, bo musimy tego wsadzić tu, tego wsadzić tam, bo niestety nie ma graczy, prawda? Więc musimy zawężyć to, mieszając playlistę. Sprawdzili, które playlisty są najczęściej grane. Prawdopodobnie te są najczęściej grane. No i cyk, mamy po prostu mniejszą playlistę, więc prawdopodobnie taki, taka jest przyczyna, ale co jest najśmieszniejsze, to są komentarze pod tym postem community was on Loadouts and Metas dał post. Użyjcie mojego profilu jako dislike button i proszę bardzo 5000 lajków do tysiąca lajków, z czego pewnie 1000 to są i tak boty, bo szczerze wątpię, że 2500 ponad prawie osób ee, zlajkowało ten tutaj genialny pomysł. Reszta po prostu. Metafor jestem tutaj tylko dla komentarzy. Bradman... Dodał zdjęcie. E, Iceman Isaac, Rip the Social Media Guy, Posting, this, czyli po prostu e, zastrzelimy po prostu, jak to się mówi, e, osobę, która dostarczyła nam tą wiadomość. Większość z was rozumie po angielsku, więc wiecie o co, co chodzi. Wszyscy mają po prostu bekę z tego, co oni w tym momencie zrobili. Nie ma nic o antyche, jest to jest po prostu info o tym, że macie mniejszą playlistę i ogólnie grajcie w to, co wam daliśmy i, i tyle. Nie mamy pojęcia dlaczego ta decyzja została podjęta, znaczy podejrzewamy dlaczego została podjęta i nikt nie uważa, że to jest po prostu dobra decyzja. Przejdźmy sobie teraz do pewnej osoby, która, można powiedzieć, jest jedną z najlepszych twórców cheatów, potencjalnie tak przynajmniej mówią, ja nie wiem, ale zobaczmy, co ona ma do powiedzenia. Więc poznajcie Zeblera, potencjalnie jednego z najlepszych twórców cheatów, jaki... Nie wiem, się afiszuje przynajmniej na Twitterze, e, czy tak jest do końca, do końca nie wiem, e, natomiast bardzo często wypowiada się na temat cheatów, antycheatów, co działa, co nie działa, które antycheaty są najlepsze, no i tutaj faktycznie e, oznajmił, że w Valorancie Vanguard to jest jeden z najlepszych, jak nie najlepszy antycheat, który aktualnie istnieje na rynku. Zresztą Valorant i tak... Jakby szczyci się albo chwali się dosyć zdrową populacją graczy. To nie tak, że Valorant nie jest popularną grą. Jest bardzo popularną grą, jest grą esportową i naprawdę ma sporą, spore zaangażowanie community, graczy, esportu, turniejów i tak Więc mimo wszystko, Valorant has banned, czyli zbanował 3, ponad 3,5 miliona cheaterów od 2020 Roku, czyli wychodzi na to, że to jest jeden ban co około 37 sekund. Teraz wyobraźcie sobie, gdyby Warzone i Call of Duty tak banowało cheaterów. Czy pula graczy by się zmniejszyła bardzo? Nie. Pula graczy by się zwiększyła, ponieważ od razu dodam ten pełen, pewien komentarz. Niektórzy z Was myślą, że aktualnie w Warzone 30-60% graczy to są cheaterzy. To jest nic bardziej mylnego, złudnego i moim zdaniem troszeczkę głupiego do pomyślenia, ponieważ gdyby faktycznie tylu cheaterów było aktualnie w grze, to by cheaterzy trafiali na cheaterów w każdym lobby. W każdym lobby byście mieli przynajmniej 20-30 cheaterów. Wy nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego, ile to może być ludzi. No tak, Daniel, ale niektórzy się mogą chować, niektórzy mogą mieć tylko WH, niekoniecznie Aimbot, niekoniecznie to, niekoniecznie tamto. Nie! Jeżeli by było tyle cheaterów w grze, to by gra była kompletnie niegrywalna nawet dla cheaterów. Taka prawdopodobna ilość cheaterów aktualnie w Warzone, jeżeli chodzi o całą populację, nie mówię o mecz, tylko o całą populację, tak? To może być 1%, bo zazwyczaj spotykamy jeden team cheaterów, może jednego cheatera co parę gier. Niektórzy mają pecha i spotykają jednego, drugiego, trzeciego, przecież w sensie jedna, druga, trzecia gra pod rząd, a później może być jako taki spokój. W sensie, że analizując to wszystko, ile ludzie grają, ile faktycznie mają czasu na grę, ile faktycznie mają gier w swojej puli, powiedzmy za dnia albo w tygodniu, ich pula często jest dosyć zawężona. Poza tym wiele osób ma złudne wyobrażenie tego, kto może cheatować, przez to, że współczynnik zaufania względem danych graczy jest bardzo, bardzo niskie. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że jeżeli jesteś graczem o troszeczkę niższym poziomie zaawansowania, troszeczkę słabsze KD itd. Tak tak jesteś bardziej podejrzliwy o umiejętności innych graczy, jako że wiesz, że anti-cheat Recosch działa tak jak działa lub Czasami w ogóle nie działa, przynajmniej daje takie wrażenie. To według ciebie każdy gracz, który wiedział troszeczkę więcej niż powinien, każdy gracz, który strzał troszeczkę lepiej niż powinien, to jest według ciebie cheater. Już tak domyślnie zakładasz, że to może być cheater. Ja jestem cheater. Ktoś, kto cię zabije, po prostu jest cheater. Po prostu domyślnie zakłada, że tu masz cheaterów. Więc dlatego wiele ludzi przewyższa procent cheaterów faktycznie taki jaki jest, ponieważ współczynnik zaufania jest bardzo, bardzo niski. Aktualnie w Call of Duty i w Warzone mamy takie dziwne zjawisko, w którym nie lubi się graczy, którzy mają skilla. Po pierwsze, bo nie mogą potencjalnie nie mieć życia, nie widzieli dawno trawnika i słońca i tak dalej, różne bizniska się daje. Są spocuchy w moim lobby, przez to się nie da grać, więc Siłą rzeczy po prostu nie lubi się taki gracze, bo są spocuchy, bo się nie da grać. No i może to być po prostu cheater lub jest cheater, w zależności od tego, jaką opinię ma dana osoba. Więc Call of Duty i Warzone jest to jedna z niewielu gier, w których po prostu się nie lubi graczy, którzy mają jakieś umiejętności. Dziwne zjawisko, ale takie zjawisko jest. Więc siłą rzeczy procent cheaterów w Warzone jest mniejszy niż nam się wydaje, nie wiele osobom się wydaje, ale nadal jest za duży. Nadal jest za duży, nadal jest oczywiście zbyt dużo cheaterów. Nadal potrafią popsuć nam rozgrywkę. Niektórzy lepiej cheatują, niektórzy gorzej cheatują, niektórzy się chowają z cheatami, niektórzy używają tylko radara, niektórzy używają tylko WUHA, niektórzy używają wszystkich cheatów, jakie są możliwe, dostępne po prostu na rynku, ale według mnie jest ich mniej niż nam się po prostu wydaje, ale nadal jest ich za dużo. I nadal nie jest to adresowane w taki sposób, jaki powinno być to zaadresowane. Więc wróćmy do Zeblera, który oczywiście przyznał, że e, Vanguard jest to jeden z, lub najlepszy anti-cheat, jaki mamy na rynku. Oprócz tego innego rodzaju cheaty, przykładowe jak anti-cheat do, anti do Rasta, jest też bardzo, bardzo dobry, ponieważ Rast potrzebuje bardzo dobrego anti-cheata, gdyż jeżeli tam się pojawi nawet jeden cheater w lobby, no to po prostu wszyscy mogą mieć rozpieprzoną grę. Natomiast w Warzone, jeżeli się pojawi jeden cheater w lobby, no no to szansa jest taka, że może jedna, dwie, trzy, dziesięć osób może poczują, że coś tam było nie tak. Niektórzy nawet się nie zorientują, że to był cheater, więc to za bardzo nie wpływa aż tak negatywnie na ogólne doświadczenie całej populacji, przykładowo lobby. Mam nadzieję, że wiecie o co mi tutaj chodzi. Więc, mimo wszystko, Zedder nas poinformował. Bardzo miło z jego strony, oczywiście, że. Ten skin ghosta został naprawiony, no i też wyjaśnił, jak działa mechanika struktury kostnej postaci i jak to się ma względem cheatów. Więc tutaj wyjaśnił to w dosyć, jakby, jakby taki jakby szczegółowy mimo wszystko sposób, jak to wszystko działa. Zapytał się community, jego community przykładowo, znaczy jego community, yy, czy chcą więcej informacji na ten temat. No i po prostu wyjaśnię, co tu się dzieje, jak to działa. Ja do końca nie będę wchodził. Jakby zagłębiał się w ten temat, ale też przy okazji odpowiedział na bardzo ciekawe pytanie. Mianowicie, co jeżeli gra by stworzyła antycheata, albo antycheat by wprowadził taki system e, randomizacji, o ile to jest polskie słowo, struktury kostnej, czyli żeby po prostu mieszał tą strukturę kostną, tak jak to było w e, jakby tym skinie Ghosta. No to też odpowiedział na to pytanie, że twórcy cheatów mogliby stworzyć kontry na to, aby w czasie rzeczywistym to się aktualizowało, ale on też ponoć stworzył coś, jakby, nie wiem, czy cheat, czy jakby system, który nie polega na strukturze kostnej danej postaci. W każdym razie on stworzył kontrę na coś, co jeszcze nie powstało. A też ponoć wysyłał wiele razy CV do poszczególnych firm cheatów, aby, yy, nie wiem, no nie firm cheatów, przepraszam, firm antycheatów, jak przykładowo Ricochet, aby faktycznie pomóc im w walce z cheaterami, i ponoć został odrzucony. Ja mówię, ponoć, bo to są jego słowa, jak faktycznie jest, nie wiemy oczywiście. Więc mimo wszystko, taka osoba, która się zna, powinna pracować w takim miejscu, ale nie pracuje i no, zresztą mamy tego wyniki. Dlaczego Antycheat działa w ten sposób, a nie inny? na bardzo do końca nie wiemy. Ma, mają zatem swoją strategię, czy tu chodzi o finansowanie i ograniczenia finansowania, by. Jakby w tym dziale, czyli ricochet, dziale testowania gry, prawdopodobnie tak. Activision to jest korporacja, która musi swoje widełki zrobić, musi zadowolić sponsorów, a doświadczenie gracza muszą, wiadomo, jest większe, jest mniejsze, jest dostateczne, wiadomo, My, jako osoby, które się interesują Call of Duty, możemy mieć takie, ani inne doświadczenie, ale zauważcie, że jest o wiele większy procent osób, która się kompletnie nie interesuje tym, co się dzieje w social media, na YouTubie, na Twitterze, w tematyce Koda. Oni po prostu odpalą, pograją papa, kupią skina, idą i nie wiedzą, co się dzieje. Nawet nie wiedzą, że jest update, nawet nie wiedzą, że się meta zmienia, tak? Więc ten procent graczy, która wie, że jest update, że się meta zmienia, że się interesuje, że jest coś takiego, jest bardzo, bardzo, bardzo. Mały lub o wiele mniejszy względem osób, która się tym nie interesuje i kupuje skiny. Ok? Przejdźmy sobie jeszcze do oficjalnej strony Activision Support i zobaczmy co nam mówią na temat Ricochet'a. Więc Ricochet ponoć działa z poziomu rdzenia Kernel Level Driver. Ponoć to jest z poziomu rdzenia, z tego co wiem i z tego co ja kojarzę temat, ten poziom rdzenia ma parę poziomów i poziom 0 chyba o ile tego nie mylę, to jest ten taki główny poziom, to jest poziom którego masz dostęp do kompletnie wszystkiego co się dzieje w komputerze od samego BIOSa. Rikoszet ponoć nie działa z tego poziomu Działa chyba z poziomu drugiego Albo trzeciego, coś w tym stylu Może to działa na odwrót, że czwarty jest najlepszy naj, Najbardziej jakby taki rdzeniowy rdzeń A ten zero jest najmniej rdzeniowy rdzeń Może to mówię na odwrót Tylko wam tłumaczę to jak ja to mniej więcej rozumiem W każdym razie to działa mniej więcej Właśnie z poziomu rdzenia, ale tego nie Tego najwyższego, najmocniejszego No i przy okazji jeszcze Tutaj nam odpowiadają na pytanie Will this Solve cheating issues. Czyli, czy to na, nam rozwiąże problem z cheaterami. No i Team Ricochet, czyli albo po prostu Team Activision, e, pisze nam, że nie ma jednej najlepszej opcji do walki z cheaterami. No cóż, Team Valorant i Team Vanguard e, twierdzą inaczej, ponieważ jeżeli oni są w stanie banować tyle kont, czyli jedno konto co 37 sekund, to znaczy, że coś jest na rzeczy. Poza tym oni dalej mają wielomilionową pulę graczy. Więc co my tu, o czym my tutaj mówimy? Czy Call of Duty Warzone ma większą pulę graczy niż Valorant? Może. Może porównywalnie tą samą, może troszeczkę większą, nie jestem w stanie do końca stwierdzić jak jest Bo mamy jeszcze konsole, mamy jeszcze steama, mamy jeszcze battleneta, mamy wiele miejsc w których można grać warzona Ale nie mamy pełnego dostępu do statystyk, więc nie jesteśmy w stanie do końca porównać jakby puli graczy Ale mimo wszystko, te, ta odpowiedź na pytanie jest pewne, pewnego rodzaju takim, takim no, no to słuchajcie, robimy co możemy, odwalcie się, no po prostu tak rozumiem po prostu odpowiedź na, na to pytanie. I teraz odpowiemy sobie na pytanie, czemu jest więcej czyterów lub potencjalnie więcej cheaterów, i może być mniej czyterów na Black Opsa 6 i co dalej może się dziać z tą grą. Więc ja osobiście faktycznie zauważyłem. Cheaterów w grze Grałem rankedy, na pubie też się Okazjonalnie pojawią, ale na rankedach jest Ich oczywiście więcej, bo na rankedach Jest większy biznes do czytowania Wiele osób prowadzi biznes Cheatowania, co to oznacza? Oznacza to tyle, że boostują konta Robią level konta, odblokowują Różnego rodzaju skiny, różnego rodzaju Emblematy, top 250 Opale, za co zapłacisz To ci odblokują Więc jest biznes w czytowaniu Jest biznes w przedowaniu kont, które mają większą tolerancję na zgłoszenia niż inne. Ponoć, według tego zeblera, nie ma czegoś takiego jak whitelista, jest po prostu współczynnik zaufania. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że jeżeli Twoje konto ma wysoki współczynnik zaufania, to znaczy, że Twój głos w, jakby w zgłaszaniu danego gracza jest bardziej głosowaty niż głos osoby, która ma niższy współczynnik zaufania. No i też możesz tolerować większą ilość e, zgłoszeń I możesz robić więcej killi na grę Przykładowo taki Metafor ma bardzo duży współczynnik zaufania Ponieważ on robi rekordy świata e, On pewnie ma też wiele zgłoszeń No i nie dostaje shadowbanów Ja tak samo nie dostaję shadowbanów Mnie też ludzie zgłaszają Mnie też ludzie wyzywają od cheatera e, No i ja nie dostałem shadowbana praktycznie nigdy Więc moje konto jest można powiedzieć w cudzysłowie odporne na shadowbana ale możliwe, że nie jest finalnie, bo jeżeli dostanę milion zgłoszeń, to może dostanę Shalomana. Kto wie, w każdym razie jeszcze nie dostałem, yy, więc no nie wiem, może jest odporny, może po prostu mam bardzo duży współczynnik tolerancji. Co na to wpływa? Za bardzo nie jesteśmy pewni. Niektórzy twierdzą, że to jest randomowe, niektórzy twierdzili, że musisz mieć konto aż od Werdańska, niektórzy twierdzą, że musi mieć konto jeszcze przed Werdańskiem, niektórzy twierdzą, że w czasach Werdańska jeszcze była ta fizyczna weryfikacja czyli jeszcze był team, który weryfikował fizycznie gracze, ale później przestali to robić więc osoby, które zostały zweryfikowane, może po prostu zrobili Enter. Ta osoba nie czytuje i koniec. Tak może było, nie wiem, do końca nie wiemy co wpływa na to, że dana osoba ma większy współczynnik zaufania, a, dana, a inna osoba może mieć mniejszy współczynnik zaufania. Ś śmieszne jest to, że często gracze, którzy mają niższe KD dostają szybciej shadowbana, bo, bo tak, no. trudno powiedzieć, może niektórzy instalowali kiedyś jakieś dziwne oprogramowania na komputer. Może tak było, może niektórzy kiedyś mieli problem i tak faktycznie było, instalowali programy inaczej, instalowali światła w swoim komputerze i te programy, które zmieniają te światła i to też często triggerowało anti w poszczególnych grach, nie tylko w Call of Duty, więc może też to był problem po prostu nie do końca zoptymalizowany anti-cheat po to, co się dzieje w komputerze. Ja osobiście nie doświadczyłem tego, żeby była gorsza plaga cheaterów niż za czasów Verdańska, bo tam faktycznie była największa plaga cheaterów, teraz nie doświadczam tego aż w ten sposób, ale może też dlatego, że moja pula meczy względem innych graczy jest o wiele większa. Ponieważ jeżeli ty jesteś graczem, który zagra sobie 4 mecze, 5 meczy i w 3 na tych dwa, na te 5 meczy masz cheatera, potencjalne cheatera, yy, Zakładając, że dobrze zinterpretowałeś to Jako cheatera, no to według Ciebie Masz w ponad 50% meczy Masz cheatera, tak? Więc 50% graczy to są cheatery Wiecie o co chodzi, z dupy wychodzą te po prostu statystyki Ja gram o wiele więcej meczy w tygodniu Więc mam o wiele większą po prostu Pulę tego, co się dzieje Lub większe yy, interpretacje tego Lub może lepszą interpretację tego Co się dzieje w poszczególnych meczach Poza tym, im większa umiejętność gracza Im większa orientacja tego, co się dzieje w grze Tym Potencjalnie lepsza ocena tego, czy ktoś cituje, czy nie. No tak po prostu jest, słuchajcie. Ja już mówiłem o współczynniku zaufania względem innych graczy, czyli Gorsi gracze często po prostu osądzają lepszych gracze o zwłaszcza Fani, Bad Boy Bima, Call of Shame i innych takich pajaców, którzy manipulują i tworzą treści na temat innych twórców, po prostu żeby mieć kliknięcia na swoich filmach. Więc często po prostu interpretacja tego, czy ktoś cheatuje, czy nie, jest różna i trzeba być z tym ostrożnym. Czasami niektórzy są bardzo uczeleni na to. I ja też mogę mieć momenty, gdzie jestem bardzo uczulony, bo miałem tego pecha, że na przykład w dwóch meczach, podczas miałem cheatera, ktoś mnie zabił, i moje, moją pierwszą myślą jest: Oha, odjeb, odjeb, bo ja w zabił. Później oglądam kilka, mówię, nee, może jednak nie, może tak, może nie, nie jestem pewny. Więc to jest ten problem też w tej gry, że często nie jesteśmy pewni, czy ktoś jest cheaterem, czy nie. Nie ma czegoś takiego, że raczej nie jest cheaterem, bo nie może być cheaterem, tak? Więc to no, gra ma swoje problemy. W grze jest za dużo cheaterów. Nie zrozumcie mnie źle, w grze jest za dużo cheaterów po prostu, ale nie jest ich aż tyle, jak ludzie myślą. I to jest chyba powód, dlaczego ten anti-cheat działa jak działa aktualnie, bo ilość, można powiedzieć, ilość osób, które faktycznie narzeka lub od, odczuwa cheaterów jest chyba mniejsza niż nam się wydaje, ponieważ faktycznie skill-based matchmaking działa, jak działa. Cheaterzy zazwyczaj są w mocniejszych lobby. Bo Skillbase matchmaking mimo wszystko działa dla nich tak samo, chociaż oni ponad też są w stanie stworzyć bodloby i tak dalej, to mała garstka tych ludzi jest w stanie coś takiego zrobić, mimo wszystko. Więc skoro Skillbase Matchmaking jest mocny, działa, cheaterów wysyła wyżej, czyli wysyła ich do mocniejszych lobby, natomiast ci słabsi gracze, czyli zdecydowana większa pula graczy jest tam niżej, gdzie Skillbase matchmaking ich chroni, więc nie ma mimo wszystko cheaterów. Więc oni się dobrze bawią, grają sobie na łatwych lobby. Znaczy, łatwych lobby. Grają sobie na lobby na swoich poziomach i nikt tam nie trafia do nikogo, tak naprawdę, tak? Więc oni mają kompletnie inne odczucie gry. Zresztą były testy, były testy osób, które zakładają nowe konta, i tam jakby doświadczenie gry jest kompletnie abstrakcyjne, jakbyś po prostu grał w kompletnie inną grę. Więc może też tak się dzieje, te, że ci też idą w górę, jeżeli chodzi o matchmaking, średni gracze ich doświadczają. Ty też możesz powiedzieć, ale ja nie jestem z podsłuchem. Słuchaj, jeżeli masz powyżej 0,8 KD, masz powyżej średnią KD. Jeżeli masz powyżej, jeżeli masz 1 KD, około 1 KD, ty uważasz, że a, jestem słaby w Warzona, ale masz 1 KD, jesteś stary powyżej średniej. Masz powyżej średniej KD. Jeżeli masz około 2 KD, to jesteś w top 3% graczy na świecie, cholera jasna. Ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, jeżeli masz około 2KD, 1,8, coś koło tego, to jesteś w top 3% graczy na świecie. No, no tak to po prostu działa. Co jeszcze musiałbym dodać, i jest też prawdopodobne, to fakt, że aktualny anti-cheat jest gorszy, może dlatego, że zbierają dane na temat poszczególnych cheatów, twórców cheatów, kont, które używają cheatów. Nie wiem, potencjalnie aby zrobić kolejną falę banów na premierę lub przed premierą Black Ops 6 aby ten pierwszy miesiąc Black Ops 6 był jak najmniej zalegany czy oblegany Twitterami. To jest tylko prawdopodobieństwo, nie wiem czy tak jest, ale no warto to wziąć pod uwagę, warto wziąć pod uwagę ten smutny fakt, iż ludzie którzy płacili za MW3 i może i płaczą za skiny w Warzone, i chcą się nadal dobrze bawić w tej grze, nie mogą się tak dobrze bawić, bo mają się dobrze bawić w nowej grze, za którą trzeba zapłacić. I na szczęście nie trzeba, bo nie trzeba kupować Black Opsa 6. pełnej wersji, możesz ją kupić w Bla Battle Passie za około 40 złotych miesięcznie, możesz pograć miesiąc i odstawić, jak Ci się nie podoba. Sami tego chcieli. Więc słuchajcie. Koniec mojej wypowiedzi na dzisiaj. Mam nadzieję, że ogarnąłem wszystkie tematy na ten temat. Ty, ty, wszystkie tematy na ten temat. Wszystko na ten temat na razie troszeczkę dłuższa wypowiedź, ale mam nadzieję, że była dostatecznie interesująca dla Was. Więc rzeczywiście zostawcie tego suba, abyście byli na bieżąco z całymi tematami. Zostawcie mi lajka i pomyślcie, yy, pomyślcie, dajcie mi znać, co myślicie na temat tego co dzisiaj powiedziałem. I oczywiście kontynuujemy regularny content na temat Call of Duty Wars. słuchajcie, uwielbiamy tę grę. Nie ma co się kurczę kłócić. Lubimy Warzona, lubimy grać w koda, lubimy Warzona, zakochaliśmy się w tej grze od... Wybierzcie odsłonę. Od jakiej odsłony koda zakochaliście się w Call of Duty? Ja osobiście Call of Duty 4. Mimo, że grałem w poprzedniej kody, to Call of Duty 4 to był ten moment, kiedy stałem się kodiarzem. Dajcie mi znać w komentarzach, w jakim kodzie wy yy, się zakochaliście. Zresztą powinienem to pytanie zadać kurde na początku filmu, by było lepiej więcej komentarzy. Dajcie inaczej, no jest jak jest. Mimo wszystko no staramy się, aby ta gra była jak najlepsza. A żeby tak się stało, musimy mówić o tych tematach, o których powinniśmy mówić po prostu. Tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia.